Witam. My wprowadziliśmy już taką szybką zmianę, ponieważ na tej prezentacji będzie część troszeczkę salesowa, a resztę rzeczywiście Bartosz Kiszkiewicz od strony technicznej, nasz system inżynier poprowadzi. Więc tu na początek zrobimy częścią handlową, a troszeczkę później część techniczną. Ja się nazywam Marcin Wójcik, jestem odpowiedzialny za kanał Telco i ASP. I generalnie w pierwszej części chcieliśmy pokazać. Nie zadziałał. Chcieliśmy pokazać parę nowych rzeczy, które się pojawiają w sieciach. Ponieważ D-Link już jakby w tych technologiach, w topologiach sieci uczestników grupy Kike, czy tam Inet Group, czy nawet gdzieś tutaj tych operatorów, którzy używają telewizji Jumbox, czy też w dawnej Interneti, teraz wcielonej Interneti, używali, wszyscy ci operatorzy używali D-Linka do budowy swoich sieci. Rośli z D-Linkiem, rozwijali się i w tym momencie sieci ewoluowały w taką skalę, że potrzebują już nowych rozwiązań lub ewentualnie nowych zabezpieczeń sieci lub ułatwień, żeby administrować tymi sieciami. Ten obrazek pokazywałem kilka nawet lat temu, tylko tu znajdowały się zupełnie inne produkty w każdej z tych jakby segmentów. Pierwszy segment, segment core'owy, jest teraz jakby przeznaczony albo do terminacji sieci. Okay. Dobrze. Jaka funkcjonalność spotkacie w ogóle? Ta funkcjonalność warstwy trzeciej służy generalnie albo do terminacji gałęzi, gałęzi na interfejsach IP. Tutaj możecie konfigurować routing multicastowy, odpalać protokoły OSPF-u i w najnowszych przełącznikach możecie tutaj odpalać routing BGP, interior BGP. Nie jest to cała pełna adresa wpisów AES-a, ale typowe do takich zastosowań wewnętrznych. To oczywiście jest taka zubożona topologia. Tutaj oczywiście operatorzy robią sobie ringi pomiędzy miastami. Najwięcej tych ringów widzę tworzonych jest na Śląsku. I tu są jedno czy dwużyłowe połączenia dla sieci operatorskiej. Tutaj typowo odpalamy jeszcze protokoły zapewnienia jakości usług, czyli QoS. Jeśli ktoś zapyta, jakie QoS-y, to jak uczestniczyliśmy w poprzedniej sesji, to na przełączniku D-Linka zobaczycie wszystkie te sesje, wszystkie te mechanizmy. Ja tylko ze swojej strony powiem, że generalnie tutaj pojawiły się przełączniki chassis. Dużo operatorów mówi, macie coś więcej chassis takiego typowo dla nas, czyli nie za dużego, ale wcelowanego, który przy okazji też mógłby być takim agregatorem sieci, na przykład kilkadziesiąt linków 10-gigowych. Więc ja tutaj przedstawiłem przełącznik chassis. Natomiast tutaj pozostałe to jest cała seria nowych przełączników zwymiarowanych typowo, żeby uskutecznić, jakby poprawić routing PIM-owski. Lub terminować właśnie gałęzie do niższych warstw, do agregacji, do ekscesu. Niżej zobaczycie warstwę, my to nazywamy, no powiedzmy to jest warstwa agregacyjna, prawda? Czyli tutaj podchodzą przełączniki, które już zasilają nam powiedzmy bloki na osiedlach, prawda, na skupiskach ludzkich. I generalnie tutaj bardzo popularne są przełączniki, które mają na końcówce 24 porty SFP, żebyście światełkami mogli do bloków podejść. Tutaj możemy używać przełączników albo serii 3100, albo już 3120 lub 3400. Są oczywiście takie topologie, że od topologii Core'a idziemy bezpośrednio do klienta. Tutaj po prawej stronie mamy topologię, że wchodzimy przez agregację na access, korzystając z VLANów, prawda? Z usługi są serwowane per VLAN do uczestnika, do abonenta. Natomiast tutaj dla przykładu tylko i wyłącznie inne podejście, puszczamy tu, uruchamiamy tutaj VLAN multicastowy, popularnie znany MVR, prawda? Z terminologii Cisco. Okej, i generalnie o tych przełącznikach króciutko naprawdę będę chciał powiedzieć, czyli zaczynając od dołu tym razem, kopiując jeszcze to, co było na rysunku poprzednim. Przełączniki 3.5.2.8 to są sztandarówki, jeżeli chodzi o obsługę multicastu. One teraz wchodzą, zastępują 3.5.2.6 i przełączniki 3.200, które już są znane na rynku, natomiast będziemy je rozszerzyć. Na razie mieliśmy takie 8-16 portowe lub 24 SFP, teraz będziemy rozszerzać je kolejno 16, 28 i różne kombinacje interfejsów ethernetowych. To są przełączniki Layer 2,
Nie będę nic o tych tutaj funkcjonalnościach mówił. Dałem ten slajd po to, żeby tam w przyszłości sobie zobaczyć, co głównego mają, ale to są przełączniki, które mają, które ukierunkowane są na Metro Ethernet, czyli te usługi zapewniające pewność obsługi ruchu w sieci operatorskiej. U góry 3200, na dole 3500. Tu dużo się za to dzieje w warstwie agregacji core, czyli migrujemy z tych serii 3600 na serię z końcówką 20. To są nowe, najnowsze elektroniki Broadcoma, zwiększona wydajność, typowo dzięki feedbackowi z rynku operatorskiego tutaj w Polsce, zostały zaprojektowane na obsługę ruchu multicastowego i routingu multicastu. Po kolei warstwa trzecia, warstwa 2+, czyli routing statyczny, RIP, i plus warstwa druga, i jeszcze zostaje tutaj nierozszerzona, będziemy rozszerzać wersję gigabitową, ale serii X-takowej 3200. Kolejna warstwa, agregacja, dystrybucja, w zależności jak tam sobie topologia jest projektowana. I tutaj mamy najpopularniejsza oczywiście seria 300, która przechodzi w 3120, ale tutaj pojawia się zupełnie nowa następna wersji 3400, też mocno ukierunkowana na core lub agregację. Chodzi o to, że operatorzy mówili, dobrze, potrzebuję coś takiego jak core L3, ale ten L3 mi nie jest do końca potrzebny, bo ja mam pewne ringi zrobione w warstwie drugiej i niepotrzebne są te koszty przełącznika trzeciej warstwy, więc w związku z tym tu rozszerzamy serię 3400. To jest kolejna wersja, jakby wyżej idąc, prawda, od dołu. Tu też nie będę więcej, raczej mówił o parametrach, to można w większości przeczytać sobie w datasheetie lub podpytać nas. Natomiast ważna już tam informacja jest tutaj jakby na dole, skryta. Będziemy przechodzić w nowych przełącznikach na taką wersję firmware'u standardowego i takiego rozszerzonego. W rozszerzonej wersji będą pewne rzeczy związane pewnie z routingiem lub zaawansowane opcje Metro Ethernet. Tak dla porównania w 3120 no nie ma tych rzeczy, które na co dzień nie są używane. One będą dopiero wchodziły być może w sieciach operatorskich polskich teraz, ponieważ jak mówiłem na początku, sieci rosną i potrzebują lepszych mechanizmów zarządzania. I wychodzimy wyżej, jest wersja 3600, jak mówiłem, albo będzie pełna wersja trzecia potrzebna, to mamy przełączniki warstwy trzeciej lub ewentualnie zubożona przełączenie warstwy drugiej czy 400. I tutaj agregacja, te przełączniki też pokazywałem na zeszłych wersjach konferencji, malutka szafka typowo wcelowana pod operatorów. Operatorzy zawsze mówią coś bardziej ala 1U, ale jeżeli nie da się 1U, to albo stakować, albo robić chassis. Oczywiście te przełączniki da się stakować fizycznie, no ale chassis czasami jest tutaj tym, co pasuje operatorowi. I tak samo są dwa wersje firmware'u i to jest zaawansowana wersja firmware'u. Różnica, wytłuściłem to, co jest w wersji rozszerzonej firmware'u. Okej. Tego, czego nie było w naszych przełącznikach core'owych 3600, to nie było BGP. Jak mówiłem, jeszcze raz podkreślam, można robić połączenia wewnętrzne BGP już na tych przełącznikach. W przyszłości oczywiście też będzie dorzucane do tego MPLS. I szybki pogląd na tą skrzynkę. Generalnie już o niej wspominaliśmy. Dobrze, i ostatnie trzy slajdy a propos topologii. To te przełączniki nasze D-Linka są tak zbudowane, że generalnie na każdej warstwie mają pełny zestaw parametrów, także przełącznik core'owy może być używany jako, nie wiem, agregacja, a nawet czasami jako access, jeżeli jaka jest wola operatora. I tu macie pewność, że wszędzie dostaniecie pełen garnitur opcji do ochrony na krawędzi, nawet w tych przełącznikach core'owych. Czy też tych pozostałych. Kolejny jakiś tam przykład ringów operatorskich, czyli generalnie 3600 jest w środku i po kolei wychodzimy z ringu na 3100 i pomniejsze 3200, 3500.
i ewentualnie dla sieci kampusowej lub ewentualnie Data Center. Tutaj generalnie znajdują się przełączniki. No tak, w zależności od tego, co prezentowałem, jeżeli chodzi o pod względem wydajności i generalnie wydajności i ewentualnie redundancji. Dobrze, ostatnie dwa słowa z mojej strony i przekazuję mikrofon Bartkowi. Jeżeli jest taka wola, możemy świadczyć serwisy, płatne serwisy. I tutaj jest ciekawa informacja, że my gwarantujemy wymianę sprzętu w ciągu 4 godziny, jeżeli chodzi na przykład o Gold Pakiet. Zobaczcie, to nie jest czas reakcji typu dzień dobry, przyjęliśmy zgłoszenie i zaczynamy, nie wiem, działać, czy ewentualnie uruchamiamy procedury. Macie pewność, że w ciągu 4 godzin przyjedzie technik i wymieni sprzęt. To jest Gold, 4 godziny zgłoszenia, od zgłoszenia działamy. Natomiast tu nie ma ograniczenia, jeżeli chodzi o dni tygodnia i okres przez rok, czy uwzględniamy tutaj święta. Natomiast tańsze pakiety są już z ograniczeniami, na przykład Silver jest tylko w poszczególnych godzinach, już bez świąt, czy Bronze, mamy czas reakcji 8 godzin. Jeśli się tutaj nie wyrobimy w ciągu 8 godzin, to przechodzi serwis na następny dzień, kontynuując 8 godzin. Możemy też wydłużyć gwarancję o następne 3 lata. Natomiast przeważnie stosuje tu nie tyle w rynku, tylko to przy targach generalnie, ze środków unijnych, ponieważ Dellingham ma gwarancję wieczystą generalnie. Jest produkowany, dopóki jest produkowany, a później jak zejdzie z produkcji, jest jeszcze 5 lat gwarancji. Ale możemy standardową gwarancję przedłużyć jeszcze ekstra o 3 lata. I jest tylko parę zapisów a propos DAS-a, że możemy go kupić. Znaczy trzeba zrobić aktywację w ciągu 30 dni, natomiast przed zakupem DAS-a do 3 miesięcy. Kupujemy urządzenia, potem kupujemy do nich DAS i możemy w tył się jakby wrócić do 3 miesiące. I musimy tutaj, następuje rejestracja urządzenia, ponieważ musimy mieć w bazie danych dokładną lokalizację tego DAS-a i generalnie po 2 dniach jesteśmy w pełni gotowi do doświadczenia usługi wymiany sprzętu na miejscu on-site. Okej, okay, dobrze, to było to w trybie ekspresowym, natomiast to, co generalnie jest najfajniejsze, jest parę mechanizmów, które do tej pory nie prezentowaliśmy i myślę, że w ciągu kilkunastu minut postaram się jeszcze jakby wzbogacić waszą wiedzę a propos tych mechanizmów na krawędzi sieci. Dobrze, przekazuję teraz głos Bartkowi Kiziukiewiczowi. Dziękuję bardzo. Witam Państwa, ja nazywam się Bartosz Kiziukiewicz, jestem w Dellingu inżynierem systemowym. Zegarek mi pokazuje, że mamy 12 minut. Ja lubię szybkie prezentacje, w związku z tym starałem się, żeby była szybka i treściwa. Ta prezentacja to jest taki wynik kilkunastu zapytań, które dostałem przez ostatni chyba rok czasu. I ludzie mnie pytali mniej więcej o te funkcjonalności. Po co, jak to działa i dlaczego? I postanowiłem zrobić takich kilka slajdów. Jeżeli chodzi o loopback detection, jest taka funkcjonalność, nie tylko ona. W Dellingu to jest czasami tak, że dane funkcjonalności się rozwijają. To znaczy, jak mamy loopback detection, to tam są kolejne wersje, które nie zawsze są dokumentowane. Podobnie jest przy na przykład IP Solved VLAN, podobnie jest przy IP MAC Binding. Tych zmian ciężko czasami gdzieś doczytać, no jest stąd też na przykład takie 3 slajdy o loopback detection. Jeżeli mamy jakąś taką, gdzie tu jest laser, mamy jakąś tam sieć, mamy nasz przełącznik na krawędzi, jakieś gniazdka, podłączamy klientów, to możemy klienta podłączyć w ten sposób, czy często, jeżeli to są środowiska na przykład korporacyjne, to może małej korporacji, to klient podłącza się sam. Można też podłączyć klienta w ten sposób, przez jakiś przełącznik, który sobie dopinamy, bo nam jest za mało portów. Tylko że ten klient, to jak się dopina, to może nam zrobić albo tak, to nie jest specjalnie fajne, może nam zrobić też tak. To jest też generalnie fajne, jeżeli się patrzy na efekty, niekoniecznie dla administratora. No i właśnie, jest loopback detection, który historycznie rzecz biorąc najpierw występował w wersji drugiej.
Wersja druga charakteryzowała się tym, że współdziałała z funkcjonalnością Spanning Tree. To znaczy, że jeżeli przełącznik wysyłał sobie na portach dostępowych ramki BPDU, jeżeli on je odbierał na innym porcie albo odbierał na tym samym porcie, to znaczyło, że jest pętla i trzeba coś z tym zrobić. Jako że Spanning Tree jest mechanizmem do unikania pętli, to z tym przypadkiem ostatnim, gdy jest kabelek pomiędzy dwoma portami, on sobie bardzo dobrze radził, również pomiędzy różnymi przełącznikami. Natomiast jeżeli pętla była przy dodatkowym przełączniku na tym samym porcie, no to on widział tą swoją ramkę, którą przed chwilą wysłał i shutdownował port. Wszyscy byli zadowoleni. To miało takie wady, że do klienta wysyłaliśmy przede wszystkim rakę BPDU i to nam działało tylko per port. Jeżeli były tam wilany, to odcinaliśmy zawsze tylko i wyłącznie cały port razem z tymi wszystkimi wilanami, jak to nam leciało. I potem, tu jest jeszcze taki przykład konfiguracyjny, jak to się konfigurowało. Generalnie trzeba było to Spanning Tree jednak włączyć, co nie zawsze było fajnym pomysłem, jeżeli chodzi o porty dostępowe. Tutaj z boczku jest też napisane, od w jakich przełącznikach, od jakich wersji firmware to występowało. Tu nie ma, co prawda, wszystkich przełączników chyba, raczej skupiłem się na tych, które można spotkać obecnie. Jeżeli coś jest na niebiesko, to znaczy, że już jest, a jak tam pojawią się na szaro takie również wpisy, tam będzie informacja, kiedy dana funkcjonalność się gdzie pojawi. Dalej mamy wersję 4.0, która jest w większości w tej chwili przełączników obecna. Ona się charakteryzuje tym, że nie używa ramek Spanning Tree, nie używa BPDU, tylko używa taką ramkę multicastową w adresie CF00000000. I to się nazywa ramka Ethernet Loop Back Testing Protocol. To była taka ramka, która przez Janę kiedyś została tak jakby z tego zakresu dedykowane do tego typu testów. Potem oni powiedzieli, że ten jeden adres to niech zostanie, ale całą resztę, żebyśmy tych adresów już nie wykorzystywali. Natomiast ten konkretny adres stał się wykorzystywany, on też jest używany w urządzeniach dalnikowych. Dalej, funkcjonalność jest niezależna od Spanning Tree. Dzięki temu nie propagujemy ramek BPDU poza krawędź naszej sieci, czy do klientów, czy do jakichś innych operatorów. Jakie to ma zalety? Zabezpiecza przed pętlą na pojedynczym porcie, czyli jak mamy switchik i zapniemy sobie pętelkę, to wtedy nam to działa i możliwość działania per VLAN albo per port. Jeżeli mamy per port, no to wyłączamy cały port, tak jakby to było poprzednio. Jeżeli mamy per VLAN, blokujemy tylko ruch na konkretnym VLANie. Natomiast wszystkie inne VLANy, na których tam podajemy coś, one dalej funkcjonują. Niestety to ma też wady. Wady to ma takie, że nie zabezpiecza przed pętlami pomiędzy portami. Dlatego, że poprzednio jak było włączone Spanning Tree, to Spanning Tree o to dbało, natomiast w tej wersji akurat 4 przełącznik na taki kabelek w żaden specjalny sposób nie reagował, poza tym, że ramki zaczynały krążyć w kółko, jeżeli nie było Spanning Tree włączone. To była wada. No i to jest generalnie w całej serii przełączników w tej chwili dostępne. Pojawiła się taka funkcjonalność pod CLI, która się nazywa Loop Detect. Już nie jest to podciągnięte pod Spanning Tree, tylko jest podciągnięte pod osobną funkcjonalność. I całkiem niedawno zaczęła się pojawiać rozbudowa tej wersji czwartej do wersji 4.0.3. I to miało takie zalety. Poza tymi zaletami, które były przy wersji czwartej, również działa pomiędzy portami na tym samym przełączniku, więc można, już na ten klient nie podłączy kabli pod dwa porty na tym samym gniazdku i nam tej pętli nie zrobi. No, wada jest taka, że nie zabezpiecza cały czas przeciwko pętlom pomiędzy przełącznikami. I na to niestety są tylko dwie rady. Albo jest separacja punktów logicznych pomiędzy na przykład, nie wiem, przełącznik na piętro, tak żeby na jednym gniazdku czy na gniazdkach obok siebie nie występowały dwa różne urządzenia sieciowe. A druga metoda to jest STP, który jest no w zasadzie do takich rzeczy przeznaczone. Ciężko jest stworzyć protokół, który będzie równolegle robił to samo. Również. I w tej chwili mamy, tutaj się zaczynają szare rzeczy pojawiać. Tutaj jest mniej więcej napisane na końcu, w jakich firmwareach to się będzie pojawiało. Czasami nie ma firmware'u, czasami jest mniej więcej okres czasowy. Konfiguracja CLI jest taka sama.
Kolejna rzecz, jest coś takiego jak BPDU Protection. W urządzeniach D-Linkowych, jak włączymy Spanning Tree, jak się loopback detection nie da włączyć? Na przełączniku 3120 nie da się włączyć loopback detection, gdy jest spanning tree włączone. Szczerze powiedziawszy, nie jestem świadomy takiego zachowania, muszę sprawdzić. Na wersji 2 coś tam softu. Tej najnowszej, która się pojawiła ostatnio. Chyba z lipca czy maja. A możemy się umówić po wykładzie, ja sobie zapiszę i będziemy sprawdzać, bo to się powinno tutaj zrobić raczej. Dziękuję. Mamy coś jeszcze takiego jak BPDU Protection. Troszkę mi się rozwinęło. Generalnie BPDU Protection służy temu, żeby... Bo spanning tree, jak działa w D-Linku, to generalnie włączamy to globalnie na urządzeniu i możemy kontrolować per port. W związku z czym, jeżeli wyłączymy sobie na przykład spanning tree na portach klienckich, to przełącznik będzie ignorował ramki BPDU, które tam do tego portu docierają i nie będzie tych ramek BPDU wysyłał do klientów. Natomiast przełącznik, jeżeli będzie otrzymywał dużo ramek BPDU na porcie, to będzie pomimo tego, że te ramki będą dropowane, one będą w jakiś tam sposób obciążały CPU, bo to będzie trafiało do CPU, on to będzie obrabiał, będzie twierdził, że jest wyłączone, no trzeba dropować, ale będzie to w jakiś sposób obrabiał. I BPDU Protection można sobie włączyć na takim porcie i ono może działać w jednym z trzech trybów. Albo blokujemy same ramki BPDU, to jest typ drop, albo robimy blok i wtedy jak port jest w takim stanie, który się nazywa under attack, czyli jak docierają do niego ramki BPDU, to wtedy blokuje cały ruch, albo shutdown. Jak ramka przychodzi, wyłączamy port, jest ewentualnie auto recovery. To jest też troszeczkę taka kalka z urządzeń, które mają spanning tree tylko i wyłącznie globalnie, natomiast też się czasami przydaje. I tu taka jedna uwaga, żeby BPDU mogło być wyłączone, to spanning tree musi być wyłączone. Jak mamy wersję, tą loopback detection wersji 4 i chcemy się chronić pętlą pomiędzy dwoma portami, to musimy mieć spanning tree, w związku z czym nie da się używać BPDU protection. Natomiast jak mamy spanning tree w wersji, jak mamy loopback detection w wersji 4.0.3, to wtedy możemy sobie włączyć również BPDU protection i zabezpieczać się z jednej strony przed pętlą, a z drugiej strony przed tymi ramkami BPDU, którą mogą sobie do nas też docierać. No i generalnie jest dużo urządzeń w tej chwili na liście wspieranych, tam DES 3028 w tej chwili wchodzi w stadium tak jakby firmware rozwojowego 2.8 i też się będzie ta funkcjonalność pojawiała. Tu jest jeszcze taka jedna rzecz, która może być używana przez operatorów. Ona jest używana przez naszych kolegów w Rosji, przez sieci operatorskie czasami. To polega na tym, że jak mamy klienta, on chce sobie jakiś tam strumień multicastowy oglądać. Z tego co wiem, w naszej rzeczywistości to po prostu się daje, wstawia się po prostu urządzenie typu set-top box i na tym urządzeniu się decyduje, co klient może oglądać, a co nie, w zależności od tego, jak nam kontentodawcy dają programy. Natomiast tu jest jeszcze takie rozwiązanie, które też można próbować wykorzystywać, jeżeli ktoś ma na przykład swoją telewizję, że klient wysyła sobie IGMP Join i przełącznik musi wiedzieć, czy ten klient to może oglądać ten program, czy nie. W związku z czym on wysyła sobie zapytanie do Radiusa. I w tym zapytaniu do Radiusa jest zapakowany adres MAC klienta, adres naszego przełącznika, który to wysłał, numer portu, do którego jest klient podłączony i we framed IP adres jest zapakowany adres grupy multicastowej. No i wtedy Radius może odpowiedzieć, że akceptujemy albo nie i klient może albo nie oglądać sobie multicast. Dopiero wtedy, jak dostanie akcept, to wysyła IGMP Join, gościu się dołącza do grupy, jest w ogóle fajnie. Ale to nie wszystko. Jak już ten klient ogląda sobie ten strumień multicast, to w międzyczasie przełącznik robi jeszcze coś takiego, że wysyła pakiet accountingu do Radiusa i można mu liczyć, ile ten klient tego kanału czasu oglądał. Jak klient skończy, no to wtedy można sobie wysłać następny pakiet ze stopem dla Radiusa i wtedy możemy
na przykład czarczować per każdą minutę oglądania kanału. Tu jest taka pokazana konfiguracja FreeRadiusa. Ja od razu powiem, żeby uprzedzić, to jest troszeczkę fake, dlatego że ta konfiguracja działa, tylko że z powodu takiego, że FreeRadius bez dodatkowego modułu, który ewentualnie to by w poprawny sposób obsługiwał, pozwala skonfigurować tylko i wyłącznie jedną grupę multicastową. To znaczy, jak się ten klient przyłączy do tej grupy 2.3.9.10.10.10, to da radę go wpuścić, natomiast da się zdefiniować tylko jedną grupę. Nasi koledzy w Rosji używają specjalnego modułu, który sobie ich operatorzy po prostu we własnym zakresie piszą. Ten przykład jest takim przykładem tylko i wyłącznie po to, żeby pokazać, że to funkcjonuje, natomiast nie da się tego raczej w środowisku produkcyjnym używać. No i jak już mówimy o multicastie, to jest jeszcze coś takiego jak filtry IGMP. To pewnie znacie, bo jest. To generalnie służy temu, żeby móc filtrować zapytania IGMP na przełączniku dostępowym. Przy pomocy, powiedzmy, list typu tworzymy sobie profil, który zawiera grupy multicastowe telewizji płatnej, telewizji darmowej i wtedy odpowiednie profile przypisujemy do odpowiednich portów i klient może się przyłączyć tylko do tych grup multicastowych, na które profil mu pozwala. Tu jest jeszcze taka jedna uwaga. Gdyby przywrócić przełącznik do ustawień fabrycznych i utworzyć sobie pusty profil, czy w zasadzie wystarczy włączyć IGMP snooping tylko i wyłącznie i może być taka sytuacja, że zaczynamy się bawić w celi. Ktoś tam, próbujemy sobie polecenie, czy działa, czy nie działa, potem sobie robimy show limited multicast address ports i nam pokazuje, że żadne profile nie są przypisane do tego portu. Tylko że w DES-ie 3528 jest taka sytuacja, że mimo tego, że żaden profil nie jest przypisany, to jest zawsze domyślna polityka na porcie, którą sobie ustawiamy takim poleceniem, access permit albo access deny. I w momencie, jak to zmienimy, to mimo tego, że to działa, czyli jak sobie zmienimy na permit, to będzie dozwolone tylko to, co jest wylistowane w profilach explicite, to niestety, jak zrobimy show, to zobaczymy, że nic. No i wtedy jest problem, czy filtruje, czy nie filtruje. To jest w tej chwili modyfikowane, natomiast jakby ktoś by chciał używać, to uprzedzam, że jeżeli nie działa, to się należy zastanowić, czy przypadkiem nie zrobiliśmy access permit na danym porcie, ewentualnie wydać polecenie access deny i zobaczyć, czy poprawi sprawę. Czasami też jest taki problem, że z jakiegoś powodu w niektórych instalacjach nie działa poprawnie report suppression, czy przełącznik nie interpretuje w sposób taki, jakbyśmy chcieli pakietów IGMP. I gdybyśmy wdrażali, o już koniec, tak, ostatni slajd. Gdybyśmy wdrażali taką telewizję, to warto też, jeżeli coś nie działa, wyłączyć sobie report suppression, żeby te pakiety IGMP mogły sobie normalnie przechodzić. O, dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo za prezentację. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na krótką przerwę.